Dzisiaj jesteśmy nad takim jeziorem, które mało kto zna i mało kto tutaj przyjeżdża. Przyjeżdżają wędkarze i ludzie, którzy kochają ciszę i piękny zapach wody z tego jeziora. Jesteśmy nad jeziorem Nicemino. Błędnie nieraz nazywane jest jeziorem Rekowskim albo jeziorem Rekowo z powodu bliskości wsi Rekowo. Jedzie się do Mostowa, skręcamy w kierunku Drzewian, następnie na lewo szukamy zjazdu na Rekowo. W Rekowie we wsi są dwa oznaczenia. To jest w zasadzie jedno takie o dosyć dobrym dojeździe miejsce, które jest, nad którym się opiekuje człowiek, więc tutaj nie ma bałaganu, nie ma jakichś śmieci, nie ma jakiejś dewastacji. Natomiast przepięknie jest tutaj przyjechać i po prostu, jeżeli ktoś lubi pływać, to przepięknie jest tutaj pływać. Woda jest przeźroczysta, dosyć ciepła, a falka, która dzisiaj jest nad tym jeziorem, jest powodowana różnicą temperatur między powietrzem a wodą. I nawet jeżeli w lesie jest zaciśnie i na polu jest gdzieś zaciśnie, to tutaj zawsze będzie wiatr powodowany właśnie tą różnicą temperatur. Przyjechaliśmy nad to jezioro ze względu na to, że za dużo w tej północnej części województwa zachodniopomorskiego, czyli na pobrzeżu Bałtyku, nie ma dużo jezior rynnowych, a to jest jezioro długie, wąskie, rynnowe. Mam taką zagwozdkę. Bardzo często jest tak, że jeżeli ja omawiam jakieś jezioro, to staram się wyszukać jakieś takie główne punkty, które mogę przekazać Państwu. Czyli powierzchnię. Powierzchnia 103 hektary. Podawana jest różnie, ale zawsze w przybliżeniu 103 hektary. Ale głębokość jeziora rynnowego to jest głębokość poniżej 80 metrów. To jezioro ma podawaną taką głębokość, że na południu, czyli w moją, w tę stronę, jest głębokość 3,5 metra na środku jeziora, a tutaj, gdzie my stoimy mniej więcej, troszeczkę dalej, jest 15 metrów. Natomiast pan, który tutaj łowi, przyjechał z sondą i tutaj jezioro ma głębokość 5 metrów. No więc Państwo macie do wyboru. Albo uwierzyć panu z sondą, że 5 metrów głębokości, albo uwierzyć tym limnologom, którzy wskazują, że to jest jezioro rynnowe, więc ma głębokość zbadaną 15 metrów. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że żeby powiedzieć, jaki to jest typ troficzny jeziora, czyli jaką to jezioro ma żyzność wody, trzeba wiedzieć, co się dzieje z tymi elementami organicznymi, które trafiają do wody. To jest podobnie jak nad Jeziorem Czarnym. Jeżeli jest głęboczek, to wszystkie te części organiczne posuwane prądami wody, czyli wiatrem, spadają w ten głęboczek, a całe jezioro jest w miarę czyste. Być może tutaj jest tak, że sonda nie pokazała podwójnego dna i dlatego tak jest. W każdym razie jest to jezioro, które nie ma za dużo związków mineralnych, o czym świadczą trzciny. Trzciny są rachityczne, pojedyncze, również nie mają w tym roku tych wiech dużych, bo widać, że są na znacznej głębokości. Ponadto jest jeszcze pojedynczy skrzyp bagienny, natomiast wskaźnikiem tego miejsca jest moczarka kanadyjska. To jest takie dziadostwo, które obeszło wszystkie wody całego świata i gdzie może wykorzystuje składniki organiczne i mineralne. Tutaj woda jest w miarę czysta, więc ta moczarka się pojawia i jest takimi niewielkimi płatami. A ponadto jest to jezioro, które ma rdestnice. Rdestnice są wskaźnikiem czystej wody. Tutaj w pobliżu rdestnice oczywiście na większe głębokości, natomiast w pobliżu znalazłam rdestnicę połyskującą. Poza trzciną, która się rozrasta wzdłuż brzegów i która będzie powodowała w przyszłości spłycenie tego jeziora, więcej roślin nie ma i dlatego to jezioro jest czyste, świetne i wykorzystywane przez rybaków. Nad brzegiem tego jeziora można ulec zadumie, jeżeli człowiek patrzy inaczej na wodę. Nie jak na wodę, na obszar wodny, tylko na genezę
na rozwój tego jeziora. Lobelia jeziorna, która tutaj rośnie, w tej chwili kompletnie przykryta wodą, no bo jest wysoki poziom wody i prawdopodobnie nie kwitła w tym roku, świadczy o tym, że to jeszcze niedawno było jezioro lobeliowe, czyli jezioro oligotroficzne. Natomiast moczarka kanadyjska, która jest na samym końcu jeziora, podobno w bardzo dużej ilości, świadczy o tym, że to jezioro się eutrofizuje. Na razie tutaj moczarka występuje w takich niewielkich kępach, czyli ta eutrofizacja idzie powoli, więc to jest jezioro na razie mezotroficzne, czyli średniożyzne. Ale można spotkać na przykład jeżogłówkę pojedynczą, która w tej chwili w ogóle nie kwitnie, tylko leży swoimi płaskimi taśmami na wodzie, i jeżogłówkę gałęzistą i pośrednią, które mają te swoje główki kolczaste, te owocostany, i kwitną, ponieważ mają zdolność utrzymania sztywnej łodygi. Kiedy jechaliśmy z Rekowa nad jezioro Nicemino albo z powrotem, no, na pewno jak Państwo będziecie jechali tak samo jak my, zauważycie tę rzekę. To jest ważna dosyć rzeka, która nazywa się Mszanka, i ona odprowadza nadmiar wody z Nicemina do rzeki Radew, a tutaj ma jaz, który powoduje, że te wysokie brzegi, które widzimy, niedawno pogłębione, prawdopodobnie oczyszczone, potrafią zatrzymać dosyć dużo wody w razie takich deszczów, jak były na przykład w tym roku. Dużo deszczu jest zatrzymywane, w związku z czym Radew nie dostaje już tej ilości wody, w związku z czym zmniejsza się niebezpieczeństwo wylewu. Nie mówiłam w ogóle o stosunkach, o sieci wodnej naokoło jeziora Nicemina. Jezioro zasilają dwa małe stawki po dwóch stronach w środkowej mniej więcej części, które mają krótkie, dosłownie, strumienie, które oddają nadmiar wody do jeziora. No i oczywiście jednym z takich główniejszych dopływów jest wypływ z jeziora Wapiennego, które się znajduje między Kościernicą a Nacławiem. I ten strumień też oddaje wody, swoje wody niesie do jeziora Nicemino. Także widzimy, że nie jest to takie osamotnione jezioro, a oprócz tego wysokie dosyć brzegi, bo z dwóch stron jest 94 i 96 metrów nad poziom morza w stosunku do 40 metrów, to jest różnica duża. I te zbocza, a właściwie wysięki ze zboczy, również zasilają jezioro Nicemino. Także jak już w tej chwili wiemy, jakie są stosunki wodne i skąd się bierze woda w tym jeziorze, i to, że stosunkowo trudno dostępne brzegi uniemożliwiają dużej ilości ludzi bytowani nad tym jeziorem, to wiemy, że jeszcze kilkaset lat może ta lobelia jeziorna będzie gdzieś tam w zakamarkach, na piaszczystych łachach egzystowała. A moczarka kanadyjska jeszcze nie wyrośnie aż tak, żeby zarastała rzekę Mszankę. Gdyby obejść to całe jezioro, to na pewno takich elementów pośrednich między jeziorem lobeliowym a jeziorem mezotroficznym byłoby więcej. To jest dowód na ciekawość czasów, w jakich my żyjemy. Trzcina powoduje spłycanie jeziora, więc to jest najgorsza zaraza, jaka może być nad zbiornikami wodnymi. Natomiast piaszczyste dno powoduje, że jeszcze chcą rosnąć lobelie jeziorne, a czystość wody jest określona rozwojem rdestnic. Także jest to jezioro bardzo ciepłe i ciekawe pod względem przyrodniczym i dlatego tutaj warto przyjechać. O tym, że jest to jezioro uczęszczane, niech świadczy w tej chwili zagospodarowanie przez ludzi tego terenu. Jest rodzina z dziećmi, które korzystają prawda, z tego, że tutaj jest przyjemny zapach, że są lasy naokoło, że jest czyste powietrze. Wpakował się nam jakiś pan z łodzią, z silnikiem, a więc zanim dopłynie do swojego łowczego, czy tam łowiska rybnego, wędkarskiego, to trochę narobi tutaj szumu.
I są ludzie, którzy przebywali tutaj przez całe wakacje, uznając, że taki sposób wypoczynku jest bardzo interesujący dla nich, z daleka od ludzi, na łonie przyrody, rano i wieczorem ognisko, no i w ogóle inne życie niż w M4 na przykład. I dlatego zachęcam Państwa do odkrywania takich swoich własnych miejsc na weekendy, na wakacje, na wypoczynek wtedy, kiedy się wiosna ożywia, na sobotę albo na niedzielę. I zachęcam do tego, żeby obejrzeć jezioro, obejrzeć rośliny, kupić sobie atlas roślin i po prostu sprawdzać rośliny, uczyć się tego. Bo przecież my musimy wychować pokolenie następne, mądrzejsze od nas. No i do tego Państwa zachęcam.